Szanowni Państwo, dnia 1 września tego roku rozpoczyna kadencję nowe Kolegium Dziekańskie. Pan rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powołał na stanowiska prodziekanów naszego wydziału trzech księży, księdza profesora Zbigniewa Zarembskiego, księdza profesora Dariusza Iwańskiego i księdza doktora Sławomira Tykarskiego. Mam niezwykłą radość wręczyć nominację pana rektora dla nowych prodziekanów, dlatego rozpoczynamy od mojego zastępcy, którym zazwyczaj jest prodziekan do spraw nauki. Zapraszam księdza profesora Zbigniewa Zaremskiego. Gratuluję i życzę księdzu dziekanowi samych sukcesów i oczywiście wspierania nas w rozwoju naukowym. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo księdzu dziekanowi. Pan rektor powołał również nowego prodziekana na Wydziale Teologicznym. Po raz pierwszy będziemy mieć prodziekana do spraw promocji i rozwoju Wydziału Teologicznego i został nim ksiądz profesor doktor habilitowany Dariusz Iwański. Ku chwale wydziału. Mam nadzieję, że tak będzie. Prodziekanem do spraw studenckich kształcenia Wydziału Teologicznego został ksiądz dr Sławomir Tykarski, prodziekan do spraw studenckich i spraw kształcenia ma bardzo dużo pracy. Musi się dużo spotykać, bardzo wiele czasu poświęcić na spotkania ze studentami i również pracownikami, a więc czeka go ogrom pracy, ale cieszę się, że pan rektor powołał księdza doktora Sławomira Tykarskiego na to stanowisko. Dziękuję za okazane zaufanie.